Zeszliśmy już z plaży, a wiecie, że Monika z Benem? Teraz mi się tu bardzo spodobało. Na pewno już w tym zestawie obiadowym była zupa i drugie danie i za 45 zł już do kitu. Nawigacja nas tu doprowadziła. A tu zupka same... Wojtka. Aha, no bo ja nie mówiłam. Wojtek sobie zamówił zupkę rybną. Hi Ben! Ben od razu swoje skarpetki sprawdza. To prawdopodobnie on jest winowajcą. I to tak wieczorem jest, a później w nocy jest cisza. O, jaki ładny wie... Stój, stój, stój! Zdjęcie ci tam zrobię. Idź z powrotem. Nie mogę radia mieć. Radio możesz, to mówię. No właśnie. To chyba jakaś rodzina przelatywała. Rodzina. To była jedna wielka rodzina. Jedna wielka rodzina. Ojej, tutaj coś jeszcze się dzieje. Wyszliśmy już z plaży, a wiecie, że Monika z Benem są koło naszego jachtu. Przysłała mi zdjęcie, powiedziałam, żeby poszli sobie na jacht. My niedługo tam będziemy, ale tutaj widzimy jeszcze coś się dzieje za plażą. W ogóle innym wyjściem wychodzimy, nie? Idź kopać z nimi. No naprawdę? No naprawdę. No ale ty ze mną. No jak ja mam z tobą? Idź kopać piłkę. O, i kopiesz. Wow, dobry kop. Już ubrani. Gdzie palemki? Aha. Co to był za mecz? Taki pan tutaj z dzieckiem z żoną stał i zachęcał wszystkich do grania. I sobie Maksiu pograł. Maxa tak obcierają klapki, że skarpetki mu ubrałam. No i tu palemki mamy. Ale jestem w szoku, ile tutaj jest ludzi. Jakie były tam dania obiadowe? Danie obiadowe i co? O Boże. Karuzela. To nie Monia z Monią rozmawiał przed chwilą. To widzowie, ciocie, wujkowie. W tym zestawie obiadowym była zupa i drugie danie i za 45 zł. Już któraś knajpa, która tak oferuje za osobę, no. O, wow. Jaki deptak tutaj jest. Fajny. I fontanny. Chyba jutro tutaj cały dzień spędzimy. Szaszłyk. Teraz mi się tu bardzo spodobało. Na pewno jutro od rana tutaj przyjdziemy. W ogóle kompletnie, wiecie, złym. Poczekajcie. Kompletnie złym wejściem weszliśmy na tą plażę, ale dzięki temu spędziliśmy sobie takich spokojnych parę godzin na plaży. I Monika, i Maksiu pobawił nas spokojnie. W wodzie posiedzieliśmy, a jutro calutki dzień na plaży, także już wiemy gdzie iść. Ale wiecie co, rozmawiałam z Moniką i idziemy teraz tam do nich na nasz jacht, a potem wrócimy sobie chyba tutaj się posiedzieć, może na jakąś kawkę. Do kitu. Nawigacja nas tu doprowadziła, a tu są same ośrodki wypoczynkowe i stoimy przed mapą, a nasz jacht jest kawałek drogi stąd. Nie wiem jak to pokazywało, bo adres dobry wpisywałam i to było za piękne, żeby było prawdziwe i wcale nie mamy tutaj do tego miejsca tak blisko od nas. Szkoda. Teraz Wojtek swoją nawigację nastawił. Mój iPhone normalnie zgrzał się na plaży. Nawet wiecie co, miałam powerbank podłączony i pokazało się takie powiadomienie, że iPhone będzie dalej ładował się jak ostygnie. Za gorący był. Jakie piękne drzewa, dwukolorowe. Dotarliśmy, jesteśmy przy porcie, Monika z Benem czekają na nas. Piją sobie chyba kawkę i koktajl. Tu gdzieś są. Hello! Zaraz ci pokażę! Tu mam twoje kuleczki. Tak, ja byłem na plaży. A. I tak. No, jak ładnie wygląda. Takie to są. Pękające. Idziemy coś sobie zamówić.
A, bo to jest menu. A ja nie jestem głodna. Ty jesteś głodny? Polecam. Pani mówiła z szynką, tak? Zapiekanka? Pieczarki i szynka. Nie, pieczarki i szynka. Mam kawkę, mam aperola, mamy piwko pszeniczne. Ben z Moniką odwiedzili Fort Angel, tak? Anioł? Anioła? Jak to się? Fort Anielski. I że bardzo fajne miejsce, naprawdę. A ja wiem, że jedna z Was pisała mi prywatną wiadomość i właśnie polecałaś ten fort. I teraz tak myślę, w czwartek jak opuścimy nasz jacht, czy my sobie nie pójdziemy tam z Maxem? No, bo tak nas zachęciło to. To jest niedaleko tutaj, nie Monia? Ile? No. Ile? Na parę minut czy 15? To niedaleko. Ojej, tak mi się kawki już chciało. Zupka Wojtka. Aha, no bo ja nie mówiłam. Wojtek sobie zamówił zupkę rybną. Ale ryby tutaj. Wojtek jest zachwycony tą ilością ryby w tej zupie. Po prostu tyle ryby jest, ale naprawdę, tak szczerze. Hour, hour and a half, maybe. Yeah, we've got that as a cafe, though, so we set up the cafe. O, zapiekanka. And then, yeah. And then we played in the room where you're allowed to pick up the guns and stuff for like half an hour. O, zobaczcie, jaki prom koło nas tu przepływa. Ale jaki wielki. Idziemy teraz na nasz jacht. Monika z Benem poszli troszeczkę wcześniej. Ja idę teraz z Maxem. Potem Wojtek z Moniką i z Benem pójdą chyba do sklepu kupić coś tam, wiecie, do przekąszenia na wieczór. Chociaż to już jest późno, to jest chyba 19. Ja Maxa w tym czasie wyszykuję do łóżka, pójdę z nim prysznic wziąć. I potem sobie z nimi na pokładzie. Posiedzi na pokładzie, śmieję się, bo pokład tak brzmi. Max, chodź tu koło mnie. Jak taki duży mi się kojarzy, a u nas jest malutki, ale posiedzimy sobie i tam sobie wieczór spędzimy, będzie fajnie. Jen, jak sobie fajnie tutaj ludzie siedzą przy tych kamperach. O, słyszałeś? To prom! Prom daje taki sygnał. Dlaczego daje sygnał? O, tata idzie z tyłu. Nie wiem czemu. Tam ktoś jest. Ale pachnie, tam sobie grillują. Ale jak pachnie? Normalnie na tym, na jak to się nazywa? Na dziobie, tak? Grilla mieli. A nie na, tam na tej łódce. Tak? Aha, no to tutaj mieli grilla, sobie siedzą fajnie, grillują. Ktoś mi zadał dzisiaj pytanie na Instagramie, w wiadomości prywatnej, że chyba takie nocowanie na takim jachcie jest dużo tańsze niż w hotelu, no bo to takie warunki. Na razie nie będę Wam mówiła ceny. To wiecie jak, będziemy już tam odjeżdżać. No nie wiem, no nie ma tutaj jako takiego, wiecie co, podsumowania robić, ale na zakończenie wszystko Wam powiem. No ale jest to trochę droższe niż normalny hotel, tyle mogę Wam tutaj zdradzić. Zaczyna się zachód słońca i teraz jest tak fajnie, tak wiecie, już tego upału nie ma, jest tak chłodnie, wiaterek wieje, tak fajnie się będzie się działo, naprawdę. Hi Ben! Właśnie z Maćkiem rozmawiałam, połączyliśmy się kamerą i rozmawialiśmy i Wojtek mówi, jak ten statek nasz się nazywa? Mówimy Ada, a zobaczcie jakie skarpetki Monika ma założone. Ada. You have no Ada. Ben od razu swoje skarpetki sprawdza. No ale fajnie.
Ojejka, dobra. Zaraz idziecie? Tak, idziemy. Dobra. Idziemy. No to pa. No pa, pa. Idziemy po zakupy. A ja Maxa teraz będę szykowała do spania. Jest godzina około 20, także akurat. No i jutro tak myślę, że może uda nam się o 10 już wyjść i pójdziemy na tą plażę co dzisiaj. I potem Monika z Benem dojdą. Oni pewnie dłużej będą spać, dojdą. Potem sobie może w tym barze posiedzimy, w którym dzisiaj siedzieliśmy na tych takich fajnych leżakach, takich materiałowych i tam sobie chwilkę spędzimy i później pójdziemy w stronę właśnie tej głównej plaży, co tyle tam tych ludzi było. Tam już Maksiu śpi. Ja idę sobie tutaj na zewnątrz. Przygotuję nam takie wygodne miejsce do siedzenia. Znaczy chcę ręczniki położyć, kołderkę jedną wynieść. Potem wam pokażę, jak my tam śpimy, ale to może Max niech tak już dobrze zaśnie. Zaraz oni wrócą ze sklepu i sobie fajny wieczór spędzimy. Wiecie co? O, jakaś mucha wleciała. Bo właśnie chciałam wam powiedzieć, że my tu sobie wczoraj z Wojtkiem siedzieliśmy na zewnątrz. I w ogóle komarów tu nie ma, nic nie gryzie, nic nie lata. Dzisiaj właśnie pierwsza muszka jakaś latała od wczorajszego dnia i się dziwię i nie wiem, zawsze mi się wydawało, że nad wodą będzie pełno jakichś owadów, a tu nic nie ma. Tfu, 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 odpukać, żeby dzisiaj się nie pojawiły. Okej. Ale jest ciepło, dobrze jest, fajnie. Tu już przygotowałam ręcznik, tamten musi się wysuszyć. Tutaj pod spodem mam też ręcznik i kołderkę. Można tutaj sobie siedzieć i się przykryć, jak będzie chłodno później, albo sobie siąść na kołderkę, będzie miękko. Wow, jak teraz trochę trzęsie łódką. Jachtem. Ja cały czas łódka próbuję mówić. Zawsze jak chyba tam większy statek jakiś przepłynie, to trochę tak falę zrobi i tak się kołyszemy. Nie, nie. A tam widać jakiś duży w porcie. To prawdopodobnie on jest winowajcą i to tak wieczorem jest, a później w nocy jest cisza. Ale wszystkie tutaj jachty się kołyszą, jak to śmiesznie wygląda. Ja, ale w ogóle jaki widok, jakbym na wodzie stała, nie? Widzicie, że ja za bardzo tego kołysania w nocy nie czuję? Naprawdę. Może coś tam minimalnego, ale prawie w ogóle. Takie, nie wiem, jakoś jadąc tutaj nie myśleliśmy o tym. I tak jak tutaj już byliśmy, to tak pomyśleliśmy sobie, nie, jak to będzie w nocy, ale w nocy jest zupełnie spokojnie, naprawdę. Lekkie takie dosłownie. Kołysanie tak jak do snu. Tam jakiś wesoły statek płynie. Ze światełkami muzyka głośno gra, ludzie śpiewają, tam jest impreza na statku. Oj, teraz kolorowe światła mrugają, takie kolorowone, ale odjazd. Jeny, ile tu się dzieje. Czuszka mnie odwiedziła. Ojej, całe grono, ojej. One chyba pod naszym jachtem były. I już wracają. Maksiu tam ładnie śpi. Hello. Hello. It's heavy. Okay. You just leave it here. It's like a lifted. Wojtek już idzie. Ben się śmieje, bo Monika z torebki wyciąga jeszcze kilka rzeczy. Monia mówiła w sklepie, ja też parę rzeczy poniosę i wrzuciła najlżejsze kilka. I tak myślałam, że Monika mnie nagra, pokaże wam futrol, ale wiecie co, chyba będzie szybciej, jak wypakuję tutaj wszystko i wam tak, wiecie, z góry nagram. Ja mam jeszcze jedną siatkę, ale nie zmieszczę tutaj wszystkiego. Za wszystko zapłacili 164,82 zł. Monia, trzymaj paragon. No i mamy tak.
Kole Intense, Kole Zero, tymbark jagodowy, to jest tak pyszne i tymbark marakuja, dzisiaj rano jedliśmy, to jest wspaniałe. A tu zobaczcie, antybaton, chrupiące orzechy ziemne. Tutaj mamy trzy kajzerki, chusteczki mokre, dwie brzoskwinie, ćwiartka z kurczaka, najlepszy boczek na świecie, ja go tak lubię. Mamy tutaj, co to jest? Co to jest, Monia? To wasze? O, Wojtek przyszedł, trzeba mu otworzyć bramę. No, idź, Monia, jak chcesz. To jest energetyczny chyba napój. Tutaj mamy łosoś w plastrach, gouda ser. Tutaj jest tymbark mango, jabłko i banan, tymbark truskawka, kiełki. O, kiełki pora, to coś nowego. O, jaki ładny... Stój, zdjęcie ci tam zrobię. Idź z powrotem, idź. Możesz iść. No, naprawdę ładnie. O Boże, co tu się dzieje? No i reszta zakupów to jest... Aha, no to... No to zaraz. Tutaj ja prosiłam Monikę, żeby wybrała mi jakąś sałatkę na dzisiejszy wieczór, żebym tak jeszcze przed spaniem coś przekąsiła. I taka fajna sałatka z gyrosem jest. A w ogóle wy w Lidlu byliście, nie? Nie, w Biedronce jednak. A tu zobaczcie, jakie rurki o smaku waniliowym. No i mamy kawusię na jutro. I to jest ulubiona kawa. Ojej, chyba mnie komar ukrył. No właśnie mnie cały czas. Nie no, a właśnie dzisiaj pochwaliłam, że nie było komarów. Karmelowe macchiato, ulubione kawki babci Krysi, cappuccino i jeszcze jedno karamel macchiato. Mamy Nesquika, mamy kiełbaski śląskie. Dwa razy plastry. Mamy tutaj wodę niegazowaną, napój energetyczny Monster, cornflakes, baton, Summersby jabłkowe i Summersby, jakie to jest, mango i limonka. Nawet sobie nie wyobrażacie, ile komarów tam jest na zewnątrz. Szybko wszystko pozbieraliśmy. Ja pięknie ręczniki, kołderkę przygotowałam. Wszystko zbieraliśmy, jesteśmy w środku, zamknęliśmy i zrobiliśmy sobie tutaj stolik i zaraz będziemy jeść kolację. No nie mogę radia mieć tu. Radio możesz, tylko muzyki nie możesz. No właśnie. Bo ja ściszam muzykę. Ben sobie zrobił kanapkę z serem, łososiem i kiełkami pora. Tu zobaczcie, jak fajnie ta sałatka wygląda. Boczuś mamy otwarty, on jest tak dobry. Słuchaj. No i smacznego. Wiecie, że nie ma żadnych komarów? To chyba jakaś rodzina przelatywała. Rodzina. No. Była jedna wielka rodzina. Jedna wielka rodzina. Nic nie ma, jest czyściutko po prostu. My tam zamknęliśmy, siedzieliśmy i potem w końcu Ben mówi, że jest tak gorąco. Ja mówię, no to otwórz. Otworzył i nic. Czystka. A mnie... To flagi słychać. A mnie dwa razy coś ukąsiło. Ciebie i Monikę, nie? I wiecie co? Normalnie genialne to jest. Nie mam tutaj. Mam, nie. Kupiłam wodę utlenioną w Rossmanie, taką, która nie szczypie podobno. I jak mnie komar ugryzie, ja tą wodą utlenioną spryskuję właśnie te miejsce i mija, po prostu złoty środek. Ja wam tutaj wstawię nagranie, jak ta woda utleniona wygląda. No i oni już poszli, oni poszli na prom, żeby do siebie dopłynąć i właśnie dzisiaj Wojtek wyczytał, że tam, gdzie oni się zatrzymali, to jest wyspa. Już nie pamiętam, jaka to jest część. Na W coś, nie? No wyspa Wolin, to znana Wolin, wyspa. No tylko właśnie, nie... A u nas jest ląd, a u nich to jest wyspa. I ja na przykład nie wiedziałam tego. Dzisiaj się o tym dowiedziałam. Tak w ogóle się nigdy tą częścią Polski nie interesowałam. I tak właśnie to jest dobre, jak się podróżuje, że tyle się człowiek uczy, tyle poznaje, no i oni są na wyspie. No i się umówiliśmy już na jutro, oni poszli, no i my wyszliśmy się jeszcze na chwilę tutaj przewietrzyć i idziemy spać, zakończamy ten wspaniały dzień. Jutro jeszcze cały pełny dzień spędzimy tutaj, a potem już będziemy wracać.
are green under the sun. We do our best to hide. Innocence fading away as we learn the truth, and we'll be anything that we want. O, szkoda, że wideo nagrywam. To już cię nagram od razu, kochanie, jakaś liczna jesteś. Zdjęcie miałeś mi zrobić. No już zaraz.